Siemanko, ze strony Hodowcy, zrobię sobie kolejny odcinek. Dzisiaj widzimy się w codziennych obowiązkach takich, tylko że troszeczkę nie tak powinniśmy zacząć, bo powinniśmy zacząć w tamtym turniku, ale zapomniałem, że nie mamy na jutro odcinka i po prostu zaczniemy tutaj, tam też są otworzone, ale to wam pójdziemy pokazać. Więc zaczniemy tutaj od otwierania. Wszystkie kaczki nam się sprzedały, więc już no nie mamy kaczek na sprzedaż. A przenieśliśmy kurczaki tak jak powinny być rasami. Nagraliśmy z tego odcinek, ale wyszedł taki mega słaby ten odcinek, więc go nie wrzuciliśmy. Więc przenieśliśmy je, odcinek był, ale mówię, był mega taki słaby i nie ukazał się na YouTubie, bo był słaby po prostu. To może nie to, prawda? Mamy lęk, to co mamy wejść, ten cały odcinek, pewnie. Znaczy no, lecz, że gramy, będzie, że ja nagram, a jak trzeba po prostu nagramy później, bo... Teraz spoki. Spoki pójdę. I niedługo. Jakby ktoś chciał kupić, to będziemy mieli parkę brachem na sprzedaż. Tą tutaj kurę, czarną, tą grubą i tego naszego koguta. Ale to jak ona wyjdzie od kurczaków, przypuszczamy, że tak około tygodnia. No. I ta parka ma 2 lata, więc będzie z 2020 roku. Albo tak dycha, albo jakiś chyba dycha, tak? A w czasami też tak, nie wiem, nie jak później się poprawia, więc... Aby nic nie było. Aby tak nic nie było, więc to nie jest. Nie wiem, wiesz coś. Albo pokaz, albo wrócimy, bo ja chcę je pojechać. Dobra, to już jesteśmy tutaj. W wolierce, tutaj widzicie. Papugi nie lubią już tego kącika, tylko wolą tutaj wyjadać pawiom i feniksom. Ale tutaj też ostatnio mój tata przywiózł nam kilka takich właśnie słoneczników. Jeszcze mamy chyba, przyjęło 5. Kilka tam jeszcze leży. I papugi, zobaczcie, wczoraj wieczorem daliśmy im te 2. I feniksy i pawie za dużo nie mogły tego zjeść, bo już to było około, no wieczorem to było tak, znaczy wieczorem, no tak było, nie wiem, no później, więc one nie mogły wszystkiego zjeść. Rano przychodzimy, a widzicie jak to wygląda. Tylko że papugi są na tyle, jak widzicie, że takie mądre, że one sobie to rozdziubują te wszystkie, bo nie wiem jak inne kury to jedzą. Ale tu papugi... Naprawdę w całości widziałem. A tu papugi sobie rozdziubują to co, i ten środek tylko wyjadają. To co człowiek je, tylko ten środek. I one też se to wolą, ale tutaj wam pokażę, że one też dostały, tylko nie dostały. To jest wyżarte całe. Tylko że niech samice idzie, żeby nie skoczył mały. A tam gdzie jest ten, ta papuga tam teraz. No tutaj też jest to. Tutaj też są to. Więc wyżarły im wszystko, a swoje zostawiły. Feniksy fajne, bo ja się nie boję. Kilka stało jeszcze tutaj, było w już. A też się, papugi tak, wiadomo, że się boją, bo odlatują, ale można sobie tak na spokojnie obok nich przejść i nie wszystkie zawsze odlecą. No tak lekko polecam, ale nie polecam, do góry to akcja, odlatują na bok.
I tutaj widzicie, że się dużo pozmieniało, bo nam zostało 6 kaczek, 5 kaczek i 1 kaczor w sumie. I kaczora zobaczymy, może będziemy zmieniać. Tam są te i tu gdzieś, o tam jest. Jest jeszcze jedna kaczuszka, brachmy są w takim składzie, jakim były, tylko brakuje tutaj tej czarnej, grubej brachmy, ale ją będziemy sprzedawać, tego koguta będziemy sprzedawać, bo chcemy sobie wymienić po prostu na nowe. Znaczy sprzedać, bo chcemy no wymienić w sumie na nowe, no tylko te sprzedamy, no bo wątpię, że ktoś się będzie chciał za nie zamienić. No ale mamy tu patrzone jedne, jak będą jeszcze tutaj upatrzone. Ale na razie nie będziemy mówić, co to jest, żebyście mieli niespodziankę taką, jaką, a czy niespodziankę, no taką niespodziankę, no żebyście mieli, nie wiedzieli, co to jest, żebyście obejrzeli odcinek. No w tytule będzie, teraz no będzie, co to jest, ale będzie koloru. No bo zawsze piszemy w tytule, co to jest, bo tam... Znaczy, no że no po prostu piszemy, bo tak jak zawsze pisaliśmy nowe nabytki, nam tak link jechał i tego. I zawsze dajemy tam, znaczy no od jakiegoś czasu dajemy. Bo kiedyś pisaliśmy tylko nowe nabytki, ale teraz... Znaczy w sumie ja daję, bo ja wrzucam odcinki. A teraz tylko wrzuciłeś? Rzuciłeś? Kilka razy wrzucam, ale tutaj teraz... Więc no... Tytuły muszę wymyślać. Więc nie zawsze są fajne. Kiedyś czasami zmieniałem, bo były... Błędy ortograficzne. Ale teraz już nie ma, już poprawiać. Teraz wiecie, dużo czytam komentarzy. Dużo czytam słowników polskich. To ortografia się polepsza. A tym papugom, co tutaj łapaliśmy, to ogonki trochę wyrwaliśmy, to już odrosły dosyć mocno. Odrosły do tej, na pewno widać teraz, to jest ta słowniku, to już ogon odrasta. A tej drugiej gdzieś tam, nie wiem, jest? Nie, coś nie wiem. No to tam jest, chyba znowu wyjadę. No, ona tam jest, bo widzę, że ma tyle ogon. No to im odrośnie, bo też tam były wystawione papuszki za darmo, więc chcieliśmy je przygarnąć, ale się okazało, że nie mają lotek i zanim by im, no bo lotki by im odrosły, ale zanim by im odrosły, no to trochę by minęło, a my tu na ziemi nie mamy takich dobrych warunków, żeby one się cały czas chodziły, no mamy tutaj dobre warunki dla papug, tak mi się wydaje, że mamy. No, ale skoro jakby w kurniku jasna się wieś, to by mogły to by zadziałać. No, ale no przez to, że tu są, pawie, to raczej sobie nie mogą pozwolić, nie możemy sobie pozwolić, żeby te papugi tu były cały czas na ziemi. Tu czuję, że policje mi coś spod buta wyżerają. Stado kaczek na razie zostaje takie, jakie jest. Może jak będą jakieś inne fajne kolory na sprzedaż, to może sobie dokupimy z dwie kaczki. Jakieś takich fajnych kolorów, ale, no, ale raczej... Na wymianę autorów. Feniksy sobie łażą obok nas. Myślę, że żarcie dla nich mamy, ale nie będzie codziennie. Codziennie cały czas jak do nich przychodzimy, bo zazwyczaj codziennie coś tam... My się raczej nic zamiast to... Nie nadal, chyba że po południu. A teraz nie. No w ogóle są na jakichś tam obrączkach. Nie wiem, czy będzie widać. Ale się nie rozpędzaj kolego. No chyba prawdziwe to są takie te związkowe, nie wiem czy związkowe, czy po prostu tam jeszcze jakieś. Nie wiem, właśnie nie znam na tych obrączkach. Tak to mają blokowane, ale nie wiem, czy są chyba zapinki po prostu. Ale tutaj te to mają, Feniksy mają właśnie te. Tak nam się wydaje, że to są te takie prawdziwe te. No i biała szała miała, a co już nie ma, bo jej zrobiła, miała i za małą. No bo jej noga puchła po prostu od tego. Więc zdjęliśmy jej to, no bo by mi się krzywdę robiła tak naprawdę, bo jej puchła noga już od tego, więc jej to... No to co niestety się nie sprzeda, no to niestety będzie musiało iść na rosołek tak zwane. No bo no wiemy, że znaczy no wiemy, no to ciężko będzie sprzedać aż 9 kogutów, no to co się uda nam sprzedać, no to sprzedamy. To co nie, no to niestety trudno. Też na przyszły rok mamy nadzieję, że się też trochę zmieni hodowla, a czy zmieni hodowla, no też będziemy, mam nadzieję, że będziemy mieli trochę nowych rzeczy.
że w sensie to mogę wam jedno zdradzić, że bo będziemy chcieli tam inkubator sobie w końcu ten odpalić i tam jakieś jajeczka różne pokupować, ale to typowo, no to typowo zarobkowo będzie. No chyba, że nam akurat się spodoba jakaś rasa, no to wtedy sobie najprawdopodobniej coś tam zostawimy. A będziemy mieli najprawdopodobniej, jeszcze nie wiemy na 100%, będzie ale dużo miejsca. Będzie od cecha dużo miejsca. Możliwe, że w przyszłym roku nasza hodowla pójdzie mocno do przodu. Bo na razie mamy tutaj te papugi, pawie i kury i kaczki mamy. Raczej się o inne zwierzęta nie rozwiniemy, że w sensie jakieś, nie wiem, może, no nie, że jakieś tam strusie, czy lamy, czy alpaki, czy kozy, takie rzeczy, no nie, tylko takie bardziej ptactwo, bo no chciałem powiedzieć drób, ale drób to nie są papugi, więc... za bardzo. Jest wiatr, to im zawsze ogony latają. Jestem ciekawy, za ile on będzie miał taki fajny, długi ogon, bo on jest na razie młody, on jest taki, tegoroczny jest. Więc zobaczymy, jak to będzie. One nawet nam z ręki jedzą, bo im dawaliśmy. To jedzą. Ten kogut brachma jest ładny, ale wydaje mi się, że takiego grubego nie będziemy mieć. Ale będzie też ładny ten kogut. Przynajmniej na zdjęciach wygląda na ładnego. Poprzedni i też lepsze kurczaki wychodzą, tylko po prostu przejrzenić krew. Znaczy, nie w tym roku byśmy nie musieli teoretycznie tej krwi zmieniać, ale... Ale chcemy sprzedać parkę, bo tą kurę chcemy sprzedać. I... A też on był patrzony ładny. Wiadomo, o wiele droższy, ale ładny. Znaczy, może o wiele nie, ale droższy. No. Trochę o wiele, no bo... Znaczy, no to przez ten kolor jest drogie. Przez to, że to są dorosłe, no to... Bo byśmy mogli kupić młode, ale no nie możemy, znaczy byśmy mogli, no nie możemy właśnie tych młodych kupić przez to, że mamy tutaj dorosłe kury, bo nie wiem. Pogód to sobie kupić nie znaczy średnia, ale no takie tylko mamy jak jeden rok. Bo brachmy nie możemy kupić 5-6 miesięcznych, bo brachmy to dopiero po roku takie są, wiecie, takie noszące jajka. Więc one by nie mogły być jakieś 6-miesięczne kogucik do nich. Tam nawet jakiś młodszy, no bo one są tutaj dorosłe, te panienki wnoszące jajka, więc no tak nie za bardzo. Nie wiem, czy tą kwokę będziemy pasować, czy w przyszłym, następnym odcinku. To tą kwokę nasadzimy w następnym odcinku. To my wam już dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych odcinkach.